No witam, witam. Dawno mnie nie było z innym odcinkiem niż ten z Challenge'a. Mam tutaj dla was patch notes mid-season 4. Tak na szybko przelecimy, pokażę wam rozgrywkę z supermocami. Tak, jak ktoś oglądał The Boys, to właśnie jest The Boys. Ja nie oglądałem, więc nie wiem o co B. Jakieś tam, wiecie, skoki, lasery, prądy i tak dalej. Dobra, to tak szybko po prostu przelecę. Więc co? Nowy shotgun MX Guardian, automatyczny, dostępny w Battle Passie właśnie w tym miejscu, tutaj tak wam nie przybliżę, przybliżę tu w tym miejscu. Trzeba wykonać tam 10 zabójstw z shotgunami z ADS-em, ze scope'em w głowę i coś tam takie duperele, nie? Tu w sumie jest napisane. Skiny, broń, nerf do ISO, nie wiem jeszcze co będzie używane, z głównej broni wiem, że na 100% SO i Lachman, bo one nie zostały ruszone, grałem na Wondelu, ISO wydawało się nadal tak mocne jak było, jak nie ISO to stawiam na MP5, może MP7 w końcu. Nerf do kastowa jednego i drugiego, taku 56, shotguny, lekki buff, lekki nerf, nie interere mnie to, bo na rankedach nie jest grane. Nadal na pubach będzie męczony shotgun, jak nie ten, to ten nowy MX Guardian, bo na rankedach on jest niedostępny. Co dalej? Nerf tempusa, nerf EBR-ki, nerf... Sorry, buff Lockwooda i buff Saba, no Lockwoodem ostatnio strzelałem. Trzema strzałem i nawet Keva nie ściągnąłem. Tutaj nic ciekawego. Z audio nic takiego nie zrobili. Później mamy, tak na szybko po prostu przyjadę, takie ważniejsze rzeczy, ja już to czytałem. Poprawili maskę, że się bugowała na twarzy. Co z tego jeszcze tutaj, z tego co pamiętam, nic takiego nie było. To jest opcja, że będziesz mógł sobie sortować rzeczy w plecaku, gdzie, no dla mnie to jest takie, wiecie, nie? Po co to w sumie, po co? Special Ops nas nie interesuje, multiplayer, no mamy wondelową mapę. No i tam kilka rzeczy, na rankedach w MW2 też będzie MX Guardian zabroniony. Event, i to jest właśnie ten event, który tutaj mamy, nie? Macie cztery abilities, umiejętności, super skok. Trzeba przytrzymać klawisz i puścić i wtedy on sobie leci. Ogólnie one wypadają ze skrzynek, tak? Ze skrzynek i używacie tak jak strzykawkę, to jest jako field upgrade. Tylko jest animacja takiej strzykawy i tak jakby sobie super moc wstrzykuje. No i macie skok, no to musicie przytrzymać i puścić. W zależności tam gdzie patrzycie, tam polecicie. Electric Shockwave to coś takie, taka fala uderzeniowa i działa jak ten electric stick, co rzucacie, nie? Co prądzi. I trochę damage'u to jest zadaje. Trochę, ale po hapsach, chyba kevów nie zbija. Laser Vision, to jest strzelasz oczami. I teleport. Teleport to cię po prostu wywala gdzieś w powietrze i możesz sobie spadochron otworzyć się. No, super. W tym tygodniu nie będzie Almazra. Jest tylko Wondel na Battle Royale. Rankedy są nadal na Almazra. Wondel macie solo duo kłady. I tam możecie też znaleźć supermoce. Na Resurgence macie rotację map, co 15 minut bodaj. Tak, co 15 minut zmienia się mapa. Także spoko, bo to otwiera takie nowe możliwości, że będziemy może mieli rotację map na Battle Royale. Zobaczymy. W następnym tygodniu pojawią się solo na Almazra. Teraz nie będzie. Nowy gułak, ale to wondelowy, Battle Royale Wondel, wygląda fajnie, jeszcze w nim nie byłem, ale na to co patrzę tutaj to jest taki OG gulag z Werdańska,
i wydaje mi się, że może być mocny. Jeden z lepszych gułagów prawdopodobnie. Nowy skin, który jeszcze jest chyba niedostępny. Tu właśnie ta map, rotacja. Teraz na strzelnicy możecie dodawać plejty do manekinów. Więc też spoczko do patronowania. Dodali na wszystkie mody i wszystkie mapy saczele. Będziesz to podnosił, nic ci to nie daje, jeśli chodzi o ilość plejtów, które musisz zakładać, czy możesz nosić, ale wypadają trzy różne, jest Medic, Comms i Stealth. Stealth daje to, że nie widać cię na BSP, czyli coś a la Ghost, i jest niby rzadkie. Później, w sensie najczęściej wypada ten Medic, nie? I on po prostu przyspiesza podnoszenie graczy i przyspiesza regenerację życia. Regenerację to, kiedy się zaczyna regenerować życie, czyli nie 7,5 sekundy, tylko no, nie wiem ile teraz będzie, może 6, może 5, nie mam pojęcia. Jak szybko się podnosi te teammate'ów swoich z tym saczelem? Nie wiem, nie testowałem, bo nikogo nie podnosiłem, jak grałem. Comms daje to, że masz tyki UAV po prostu szybciej, tak? Czyli możesz bardziej kontrolować mapę, że nikt ci nie dojedzie na UAV i tak dalej. A ten stealth to właśnie coś jak Ghost. Cash dropy na Battle Royale będą coś jak... Gdzie to było? Nie były przecież normalnie. No, przecież były na Almazra. W nich będzie właśnie jedna z tych saczelów. Saczeli. I kasa. Nowy kontrakt, nie interesowałem się tym, bo to Wondel. Nie wiem, czy będę w ogóle grał puby na Wondelu, zobaczę jeszcze. To jest nowy skin, który jest dostępny w sklepie już. Czy włączyłem nagrywanie, kurczę. I teraz tak, pamiętacie jak zmienili podnoszenie amunicji przy braniu skrzynki z ammo, że wyrzuca tak jakby pełen stack, jak nie macie miejsca, to samo będzie teraz z granatami, że po prostu jak macie full granatów, to będzie wam albo wyrzucało kolejne granaty na ziemię, albo do plecaka. Niby animacja maski została zmieniona, ale w powietrzu, jak spadochron się otwiera, w sensie jak zeskakujesz z budynku i chcesz otworzyć spadochron, a nagle cię strefa dotyka, to wielokrotnie przez to się zabijaliśmy, ginęliśmy, no to zostało zmienione. Teraz, jeśli będziecie mieli perka Bird's Eye, osoba, która ma Bird's Eye, będzie widziała duchy na UAV. Jeszcze nie wiem, czy to jest dobra zmiana. Fajna kontra na ducha, na Ghosta, nie? No zobaczymy. Teraz będzie jedna steamka wypadać zamiast dwóch z apteczek w budynkach. Dobra zmiana, bo szło to abuzować, można było grać w zonce. I to jest dość ważna zmiana, bo teraz, jeśli zginiesz i ktoś cię wykupi, jesteś 9% niżej niż zawsze byłeś. I do ósmej zonki to się zwiększa o 9, czyli 9, 18, 27, 35, bla bla bla, aż do 60. Może nie nieco 9, ale do 60. Od 9 do 60 na ósmej zonce już, do ósmej zonki, od pierwszej do ósmej, już później nie. To jest po to, żeby po prostu nie było grania pod placement, jak ktoś cię wykupi. Dla mnie używałem tego sporo, mate'ami, ale wydaje mi się, że to jest mega dobra zmiana, bo właśnie nie będzie czegoś takiego, że ludzie w powietrzu będą wisieć, nie? Czyli masz 60, w ósmej zonce masz 60%, jesteś 60% niżej niż zawsze. No to jest, wydaje mi się, spoko. Widać teraz wszystkie plejty, które masz na dole, jak będziecie mieli u tego UI. To zawsze były trzy plejty pokazane, że masz trzy plejty do użycia. Nie liczyło tych w plecaku. Nie zdziwcie się, jak teraz na przykład będziemy mieli napisane, że masz 15, bo liczy też te z plecaka, nie? I też jest pokazane, ile teammate ma plejtów. Gdzieś to tu jest opisane.
i też ile ma teammate kasy, jak zginie, tak mi się wydaje, nie? To, a nie, dobra, bo to jest tylko skład widget i to jest tylko dla ciebie. A no, nie zwróciłem uwagi. Będziecie mieli informację, że plecak jest pełen, jak będzie pełen buyback value. To jest kicz. To nie wiem jeszcze do końca, o co z tym chodzi. Będziemy mieli po prostu info z tym, kto i ile zadał nam damage'u. I niech mówię tutaj tylko o jednej osobie, która do ciebie strzelała przy powaleniu, przy zabiciu, tylko wszyscy, którzy do ciebie strzelali. Na Wondelu tego nie widziałem. Jeszcze nie wiem, czy to tylko jest stricte Battle Royale, czy po prostu nie umiałem w to wejść, ale mówię, to tak, to z tego, co Jake odpisał, jest duży minus, ale jeszcze nie rozgryzłem tego, już jutro pewnie rano będę wiedział, o co chodzi. Mówię, to tylko tak wam na szybko próbuję opowiedzieć i tak już gadam 10 minut, a chciałem tylko wrzucić filmik z gierki, jak grałem Resurgence pod koniec streama i wygrałem po prostu giereczkę. Co tu jeszcze jest takiego? Że właśnie maska zostawała tak jakby założona po śmierci, jak cię kupili, czy jak wróciłeś skądś, to nadal miałeś tą maskę, to zostało poprawione. DMZ, nie wnikałem w DMZ, macie no po prostu tyle zmian, nie? No, jakby co, to zapraszam jutro rano na streamek. I będziemy gadać o zmianach, ja wam powiem co i jak, a tymczasem was zapraszam do obejrzenia giereczki. Mojej pierwszej w sumie z super mocami. Było super. Nara! Myślałem, że całą grę tak będzie pikać, nie? Pika i pika. No i co? Gdzie są supermoce? Gdzie moje supermoce? Co to ja podnoszę? Co to jest The Boys Vouch? Co mam wiedzieć, co to są za moce? Co to? Co macie? Wow. Ale super, ale mam super moc. Down.
Co oni dodali? Co to jest? Medic Vest, nie? Jakie jaja. Chodź tu, główniku. Electric discharge. Ja pier... O, ja patrzę. Świetna zabawa. Co ja patrzę, czat? Co oni robią z tą grą? No. Nie, tego na Mazra nie ma tego. To jest jeden z The Boy. To jest The Boy, to nie jest... The Boys, ten koleś, co został, to jest The Boy. Dawaj mi moc. Amigo, co mam? Teleport akurat jest mocny, czat. Daj mi jakąś super moc.
Nie mam super mocy, czat. Nie mogę ich zaatakować. Ale będę oczami napieprzał teraz. On jak coś wymyślą. Ten jaka wczuł. Nie gin, ziomek. Nie wiem, gdzie tu się biega. Są tu jest tyle pięter. Jakiś kurwa John Wick, ty. Jakieś moce? Only 10 are left. Mortar strike on the way. Copy your mark. Mortar strike inbound. All ultra, no unsanctioned super. Nie mam już żadnej mocy? Enemy soldier incoming. Impact. Ultra
Nie, nie było Max 5, nie? To mi pokazuje wszystkie pancerze, które mam w plecaku, wiesz? Nie, nie te, które mam w satchelu, tylko te, które mam... Te, które mam w plecaku, wszystkie podlicza teraz. Gdzie są supermoce? A po co on tyle gada? Zonka działa tak samo, czat? Czy jak? Ale fajne supermoce. Wow! Woo!